Przedstawiony przez nas wczoraj Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to nie jedyny nowatorski program wprowadzany obecnie przez Akademię Techniczno-Humanistyczną. Centrum Innowacji i Transferu Technologii ATH wdraża nowatorski system współpracy z przedsiębiorcami przemysłowymi. Rozwiązanie można przedstawić jako pomysł na praktyczne zaangażowanie kadry akademickiej i studentów do współpracy z firmami testującymi nowe maszyny lub urządzenia, jeszcze zanim trafią one na linię produkcyjną w fabryce. Firmy, niektóre mają środki, mają na zakup skomplikowanej aparatury, ale nie mają czasu na opracowanie metodyki badawczej. W związku z powyższym nasi młodzi, szczególnie naukowcy, którzy chcą zrobić doktoraty, habilitacje, rozwiązują problemy związane z metodyką badawczą i rozwiązując te problemy stwarzają to urządzenie jako urządzenie komercyjne do badania i dla innych firm wyników. I to jest właśnie powiązanie. Nie tylko szukamy, ale już realizujemy, bo takie urządzenie mamy na przykład właśnie ze Śląskiego Centrum Badań Lotniczych, które do badania nieniszczących kompozytów, które rozwiązują problemy materiałowe właśnie współczesnych, lekkich samolotów dla lotnictwa. Projekt ma charakter pilotażowy i może stać się w przyszłości wzorcowym modelem współpracy pomiędzy akademickimi ośrodkami badawczymi a zakładami produkcyjnymi. Przedsięwzięcie wdrażane będzie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii ATH wspólnie z dwoma partnerami ze Słowacji. Korzyści, proszę Państwa, będą bardzo duże, dlatego że uczelnia będzie w tej chwili autentyczną forpocztą nowoczesności. U nas w tej chwili będą te najnowsze rozwiązania diagnostyczne, techniczne. I te urządzenia będą implementowane do praktyki przemysłowej, no co niewątpliwie przyczyni się chociażby do wzrostu bezpieczeństwa eksploatacyjnego konstrukcji. Jak chociażby teraz patrząc na przykładzie tej ostatniej katastrofy, jest to niesłychanie istotne. Jeśli eksperyment potwierdzi swoje założenia, autorski model będzie upowszechniony na innych uczelniach w całym kraju. Między innymi temu właśnie celowi służyć będą dwa bliźniacze laboratoria badawcze, które powstaną na skraju kampusu akademickiego na Błoniach. Będą to parterowe obiekty o podobnej kubaturze, jednakże każdy z nich zostanie wyposażony w odmienną aparaturę badawczą. Ultranowoczesne laboratoria dedykowane pod potrzeby przemysłu, czyli będą tam urządzenia unikalne w skali kraju, które będą służyły na potrzeby przemysłu. Nowością będzie to, że zleceniodawca takich badań nie będzie ponosił kosztów, dlatego że te koszty są uwzględnione w projekcie, natomiast wyniki będą publikowane w internecie. To jest zupełnie nowe spojrzenie, zupełnie nowa jakość w odniesieniu do dotychczasowej praktyki. Koszt budowy i wyposażenia obu laboratoriów sięga 8 milionów złotych, z tego prawie 7 uczelnia pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania przez 5 lat wyniki badań prowadzonych w tych laboratoriach będą nieodpłatnie upowszechniane wśród wszystkich zainteresowanych firm.